Dzień doberek, 6:00 rano. Słowo miłości na dziś będzie miło, będzie sympatycznie, będzie motywująco, inspirująco, będzie dosadnie, będzie ukazująco pewne rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie to wartościowe dla Ciebie. Będzie. Tyle razy mówiłam, więc powiem raz jeszcze. Mam nadzieję, że będzie. I wierzę w to. Ja nazywam się Anna Antoniak, witam Cię na moim podcaście Słowo Miłości na dziś. Nagrywam do Ciebie codziennie o 6 rano. Możesz mnie słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor. Możesz mnie słuchać również też na Apple Podcast, na moim blogu annaantoniak.pl oraz na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu. Kochani, dziś chciałabym dokończyć temat, to się po części z tym wiąże, na temat, żeby chronić swój umysł i kto chce przejąć jakby kontrolę nad Twoim umysłem, o tym ostatnio rozmawialiśmy, więc dzisiaj dokończę ten temat, ponieważ chciałam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, o której zapominamy, a mianowicie o tym, że muzyka w naszym życiu ma też ogromne znaczenie. Uwaga! To, że nagłówki krzyczą i co oglądasz i co czytasz ma znaczenie, no bo jakby wchodzi to do Twojej głowy, ma wpływ na Twoje myśli, na Twoje emocje, to muzyka ma ogromny wpływ na Twoje emocje, na Twoje myśli. Jeżeli jesteś człowiekiem, który dzisiaj być może jest właśnie przygnębiony, sfrustrowany i zlękniony, masz jakby objawy depresji, chociaż ja uważam, że depresji nie ma. Nagrałam o tym podcast, tak? Depresja z duchowego punktu widzenia, a więc możecie sobie odsłuchać i po prostu chodzi o to, że muzyka, którą słuchasz, ma ogromne znaczenie na to, co się dzieje w Tobie i z Tobą. I podam Wam dzisiaj tego przykłady i mam nadzieję, że zrozumiecie to wtedy dosadnie. Szczególnie jest to też bardzo ważne dla naszych dzieci. Jeżeli masz małe dzieci i wciąż drze się u Ciebie telewizor i są programy, które jak wiadomości, gdzie przekazują non-stop złe emocje, złe wieści i jest do tego jeszcze czasami podkręcona jakaś taka muzyka, więc Twoje dziecko jakby karmi się strachem. Jeżeli lecą u Ciebie programy jak W11, nie wiem, Wydział Śledczy, Sprawa dla Reportera i jakieś tam jeszcze inne rzeczy, które są, na przykład, nie wiem, szkoła. W ogóle nie wiedziałam, że kiedyś że taki program istnieje, szkoła. Dopiero jakiś rok czy 2 lata temu się dowiedziałam. I jak zobaczyłam, co to jest za program, to sobie myślę, ja, naprawdę, ale naprawdę. Więc chcę powiedzieć, że muzyka ma ogromne znaczenie. I pierwsze, co chcę, żebyś usłyszał i żebyś usłyszała, to, że chwal duszo moja Pana. Chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. To jest Psalm 146, pierwszy werset. I zobaczcie, chwal duszo moja Pana. Jeżeli Ty w duszy radujesz się, śpiewasz dobre rzeczy, jakby cieszysz się tym, co dobre, to Twoja dusza cieszy się i raduje razem z Tobą. I śpiewać Bogu będę memu, dopóki żyć będę. Bo z góry wiadomo, nie wiem, czy jesteś wierzący, czy nie. Słyszysz, że ja mówię tutaj często o Bogu, ponieważ łączę rozwój z duchowością i uważam, że nie ma duchowości bez rozwoju i rozwoju bez duchowości. No po prostu jedno z drugim się łączy, dlatego połączyłam to i kiedyś tylko się rozwijałam i tylko działałam jakby na płaszczyźnie rozwojowej, ale ziemskiej, ale cały czas mi czegoś brakowało, więc kiedy odkryłam i poznałam prawdziwego, żywego Boga, zaczęłam o tym mówić i to dało mi niesamowitą siłę i niesamowity pokój w mojej duszy. I kiedy ja śpiewam i kiedy ja słucham muzyki, pieśni, która raduje moje serce, to raduje moje serce i raduje moją duszę i raduje mnie całą i ja doznaję ukojenia i Twoja dusza będzie doznawać ukojenia. I chciałam powiedzieć, że Bóg stworzył muzykę. Bóg stworzył muzykę już na samym początku i Jezus też śpiewał. I mamy to, doskonały tego przykład jest w Ewangelii świętego Mateusza w 26 rozdziale i w wersecie 30. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Kiedy już Jezus spożyli jakby paschę, wieczerze spożyli, to zaśpiewali i poszli na górę Oliwną, tak? Czyli jest napisane, po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. To już było przed samą śmiercią Jezusa. Czyli zobaczcie, Jezus też śpiewał. I jest tam napisane też kilka wersetów, gdzie była muzyka, gdzie były śpiewy i tak dalej. Także Bóg chciał, żebyśmy my cieszyli się, radowali i żeby dusza nasza się radowała. Nie ma nic lepszego, kiedy czujesz się źle i włączysz sobie dobrą, miłą muzykę i automatycznie, jeszcze jak włączysz ją głośno, automatycznie nie możesz wysiedzieć. Po prostu musisz wstać nagle i zaczynasz, wiecie, przytupywać, albo Twoje bioderka się ruszają, albo zaczynasz sobie podśpiewywać, tańczyć, chce Ci się coś robić. Ja na przykład lubię sprzątać, kiedy jest muzyka głośno, albo lubię sobie pośpiewać, tak, szczególnie jak nikogo nie ma, to sobie włączę coś naprawdę fajnego i po prostu, wiecie, i to jest, przepełnia mnie to całą. Bardzo lubię też włączyć sobie na przykład, zapalić świeczki, włączyć sobie muzykę, jak jest wieczór, zamknąć oczy i po prostu odpływam wtedy. To jest niesamowite ukojenie dla mnie. Niesamowite. I chciałam Ci teraz powiedzieć, pytanie do Ciebie jest, czego Ty słuchasz? Jaka muzyka przepływa przez Twoje ucho? Co wkładasz? Jakie dźwięki wkładasz do siebie, do swojej duszy, do swoich uszu, do swojego serca. Co słuchasz? Dziecinko moja, kochana. Dlatego, że to jest bardzo ważne. I teraz, uwaga, podam tego przykład. Chciałabym, mój drogi i moja droga, abyś na chwilę zamknął oczy i włączę pewne dźwięki. Uwaga! No i teraz mi powiedz, jak zamknąłeś oczy, czy zamknęłaś, co czułeś? Jakie uczucia przez Ciebie przepływały? Czego doświadczyłeś? Co myślałeś w tym momencie? O jakich rzeczach myślałeś? Czy to były pozytywne rzeczy? Czy to były rzeczy dobre? Czy to napawało Cię optymizmem i wiesz, tym, żeby działać, żeby tworzyć, że Twoja dusza, czujesz, że Twoja dusza się raduje i że masz ochotę, wiesz, krzyczeć teraz i mówić wszystkim, jaki Ty jesteś szczęśliwy. Tak? Było? No. Szczerze? Chyba raczej nie. Więc pokazałam Ci tego przykład, że to, jakiej muzyki słuchasz, ma ogromne znaczenie. Dlatego raz jeszcze powtarzam, chroń swój umysł. I chroń swój umysł od tego, co wpuszczasz do niego, do swoich myśli, do swojego serca. Bo ta muzyka, którą słyszałeś, i są jeszcze inne jakby melodie i gatunki, których nie powinieneś słuchać. Zobaczcie, często też są osoby, które, nie wiem, być może jesteś taką osobą, które są ubrane na czarno, słuchają metalu, heavy metalu. Jakby cała ich natura jest czarna. ciemna. Ich dusze też są przepełnione. W ogóle szataniści, nie chcę tu się na nich skupiać, ale oni również słuchają bardzo ostrej i ciężkiej muzyki. I chyba nie wydaje mi się, żeby to było Boże. I nie wydaje mi się, żeby to było dobre. Nie wiem, jakie Ty masz odczucia. Być może jesteś taką osobą, która słucha takiej muzyki. I być może jesteś osobą, która właśnie potrzebuje ukojenia i Twoja dusza płacze. Chciałabym Ci powiedzieć, że jest ktoś, kto naprawdę chciałby, aby w Twoim życiu zadziały się inne wspaniałe rzeczy. I aby Twoje serce radowało się i doznało ukojenia. Mam nadzieję, że spotkamy się jutro i opowiem Ci o drugiej części. A jeżeli jeszcze nie czytałeś i nie jesteś zapisany na moją najnowszą książkę Jak uzdrowić, uleczyć zranioną duszę, to serdecznie Ci zapraszam. Masz tutaj gdzieś pod spodem link. Zapisz się, otrzymasz prezenty, a być może słuchasz to później, więc będziesz mógł sobie ją zakupić już w odpowiednim pakiecie, który będzie dla Ciebie dobry. I mam nadzieję, że spotkamy się jutro. Jeżeli też masz jakieś pytania do mnie, sugestie, proszę pisz w komentarzach. Napisz też na Facebooku, na Ludziach Sukcesu, na fanpage'u, albo na Instagramie Anna Antoniak, albo na stronie www.ludziesukcesu.com. Jeżeli czujesz też, że robię dobrą robotę, wspieraj mnie na Patronite. I do usłyszenia, do zobaczenia, hej! Oh, thank you! Witam Cię, mój słuchaczu, moja słuchaczko. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, oddziałują na Twoje życie w sposób pozytywny i wzrastający. Napełniają Cię miłością, wiarą i dają Ci jakby pęd do tego, żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam Cię, możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści, a w tym roku mamy naprawdę wiele planów, nie dość, że wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy przeprowadzać z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać Ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.